Kurwa, mam ochotę w GTA zagrać, wiesz? Współczuję. Czemu? No bo GTA to największe gówno, jakie widziałem, tak szczerze. Bo? No bo GTA bazuje na tym, że każdy jest atencyjny, próbuje w jakiś sposób podbić sobie zasięgi i tyle. GTA teraz w dużym uproszczeniu polega na tym, że każdy sobie biega za streamerem, próbuje na siłę go w grze komputerowej poznać, co by ewentualnie się do niego przykleić i jakiś zasięg na nim zbudować. No niestety, na ten moment to jest zwykły wyścig szczurów. Mi się to nie podoba i ja osobiście w tym uczestniczyć nie będę. W sensie, jeżeli to była propozycja wspólnej gry, to ja z GTA się wypisuję. Nie podoba mi się aż takie nie, chuj mi w dupę, nie podoba mi się to. Atencjonowanie, no. No, mam już problem z wypowiadaniem się, bo jestem turbo zmęczony. Idź spać. No nie mogę spać, znaczy nie mogę. Chcę być regularny, wiesz? Odnośnie streamowania. Poza tym zmęczony, a senny to są dwie różne rzeczy, bo paradoks polega na tym, że ja umysłowo jestem pobudzony, ale jestem bardzo senny fizycznie, co za tym idzie, jestem taki troszeczkę, kurwa, osłabiony, jeżeli chodzi o wszystko właściwie. Mam spowolnione tempo. Potem kawę wypiłem specjalnie, żeby live'a odpierdolić, wiesz? Kurwa, no ja mam ochotę zagrać w GTA. No spoko, no to graj. Też w GTA jest jeden problem, mianowicie taki, że prawda jest taka, że kto jest większym streamerem, tym więcej może. Jakby serwer też się dostosowuje pod streamerów i daje im większe możliwości, co by content sobie mogli robić, bo w zamian też reklamy otrzymują. A najczęściej zresztą administratorzy serwera sami streamują, więc liczą, że dla nich troszeczkę spłynie tutaj śmietanki. No i no, mnie to kółko wzajemnej adoracji przede wszystkim nie bawi, a poza tym miałem wątpliwą przyjemność poznać graczy RP i nie mogę o wszystkich się negatywnie wypowiedzieć, ale uważam, że 90% osób, które poznałem, dla mnie to były totalne odkleiny umysłowe i ja nie chcę się z takimi ludźmi identyfikować i tyle. Okay. No nie, widzowie, no nie, no przeciętny gracz RP, naprawdę, im śmierdzi z buzi, kurwa, oni są spoceni, oni wyglądają jakby dziewczyny tylko na zdjęciach widywali i patrzą w podłogę, kiedy z tobą rozmawiają i jakby nie dlatego, że jesteś groźny, oni po prostu są aspołeczni, nie podoba mi się to community, nie chcę w nim uczestniczyć, nie chcę być częścią tego community. Nawet jeżeli miałoby to mi przystworzyć większą oglądalność, to ja nie chcę tego robić.